tak. W 89 roku było kilka biurowców w centrum Warszawy, które należały do Skarbu Państwa, czyli do suwerena. W 90 roku prezes Jarosław Kaczyński powołał fundację prasową, która w 91-92 roku przejęła grunty i budynki. W 95 roku Jarosław Kaczyński powołał spółkę Srebrna. On widnieje na akcie notarialnym. I to jest pierwsza część. Druga część to są pieniądze. Ponieważ spółka Srebrna obraca hektarem powierzchni biurowych, które wynajmowane są dla tej spółki, a w tej spółce zatrudniani są politycy PiS, w tym ministrowie pełniący bardzo ważne funkcje w rządzie. A kto zasiada we władzach spółki Srebrna obecnie i kto reprezentuje nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Srebrnej? Tu mam dokument z 23 czerwca 2017 roku. Jest pani Barbara Skrzypek w imieniu fundacji. Liczba udziałów, panowie i panie, 12 milionów złotych, 5880 udziałów. Sekretarka Jarosława Kaczyńskiego, 12 milionów złotych. Druga osoba na zgromadzeniu, podpis również pani Barbary Skrzypek, 2 udziały. Trzecia osoba, pan Skrzypek, pan Marcin Skrzypek. Syn pani Barbary, bo pani Barbara jest podpisana na tym zgromadzeniu. Szanowni Państwo, no to jest naprawdę niesamowite. Stąd pytanie, jakich interesów, czyich interesów miał pilnować ten człowiek? O jakim układzie mowa jest w artykule Gazety Wyborczej? Wąsik z Kamińskim, pilnowanie interesów Srebrnej. Jakie to są pieniądze? Bo spółka Srebrna to jest największe uwłaszczenie na majątku publicznym w historii.